Cześć, cześć. Nie wiem, czy to działa. Chyba działa. Trochę spóźniony. Jestem na te ryby, na które chcę pójść. No dobra, trzeba zasuwać. Mam nadzieję, że mnie słychać. Że ktoś to potwierdzi, że mnie słychać. Mój toksyczny czat uruchomić. No, cześć, cześć. Gdzie ja dotarłem? O, jeszcze kawałek. Biegniemy, biegniemy. Wiesz mi, jak mnie dobrze słychać? Fajne spoty, żeby szybko zarobić. Generalnie, jak będą dobre ryby brały i podejdzie kawiarnia, to wiesz, nie? To wszędzie idzie zarobić. To jest to. Ja tu poprzednią godzinę nagrywałem materiał. Musiałem po 55 minutach iść, bo miałem 100 ryb. Z tym, że 6, 17. 17 miałem z innego miejsca. I musiałem to zostawić. Trochę ponad godzinę bawiąc się małymi rybami miałem ponad 100 z kawiarnią. Ja tam nie narzekam. A tu bym chciał lina wyciągnąć albo karasia dużego. Od razu wjeżdżam z taką rybą. Tu jest chyba hak 14 słodkie ciasto. Cześć, cześć. To w ogóle tak spojrzałem, teraz ustawiałem tą transmisję, mówię, kurczę, 16 grudnia ostatni raz nadawałem. W święta miałem nadawać, w nowy rok miałem nadawać. Ciągle coś, do tego jestem cały czas chory. Aż dziwne, że mogę mówić, bo wczoraj wieczorem myślałem, że już będzie słabo. Leszcze, czy będą łapane? Może pomyślę coś o leszczach, nie? Tak generalnie to tu zamówiłem na kastera 2-kilogramowego leszcza, nie? I masę innych, mniejszych. Także, o właśnie, ja wiem co... Dobra, tam coś bierze. Ja wiem co mogę przetestować. Przetestujemy ciasto twarogowe. Na podobny setup jak wtedy. No, mogę to zrobić. Ja miałem chyba hak. A, ja tej wędki do końca nie wyciągnąłem. Ja miałem hak ostatnio na tym 50-80. Ósemkę? Mogło tak być. Ósemkę jakąś. Powiedzmy, że. Dobra, taką trochę bogatszą. I to ciasto twarogowe. Tylko boję się tych tutaj. Grunty mam na jakoś metrze ustawione. Boję się tutaj karpi, bo wjeżdżają. Wjechała jedna taka ryba, że na przyponie 6 kg tylko zrobiło się czerwone i od razu było po. Na karpie? A, zobaczymy ile ta transmisja będzie trwała. Te karpie też tu biorą. Fajna sprawa, że jest noc i to będzie leżało, kwiczało.
Coś tam brało, bo nie patrzałem przez chwilę. Próbuję naprawić TikToka. Bo się wziął i zawiesił. Tu jest chyba jakieś branie. W ogóle na jednym kijaszku mam hak 22. Hak 22 mam założony. Tam bierze. Hak 22. Tutaj 24. Miałem 22. 22 mi wyrwało, nie? I tu wyciągnąłem karasia 1,8 prawie kilograma. Tu będzie leszcz. A propos leszczy. Tu mam hak 18 i castera. Jestem w tym miejscu. Czy teraz mam caster, czerwony robak? Spaliłem. Caster, czerwony robak i twarogowe. A biorą tutaj trawianki, karpie, płotki, bardzo dużo płotek, liny, karasiątka różnego rodzaju, leszcze. Ale nie ma czegoś takiego, żeby szybko wbić level. To też nie jest w tej grze, to już wielokrotnie powtarzałem. W tej grze szybko wbijanie levela nic nie daje, bo i tak trzeba zarobić srebro i tak trzeba wbijać procenty umiejętności. No i pamiętajcie o łapach w górę. Bo słabo ostatnio z tym wszystkim jest. Dobra, czemu ja świecę w kosmos gdzieś? Trzeba lampę ustawić. Co, nie mogę tu lampy ustawić? No. Dawać mi liny. No tej godzinie to sobie linę mogę chcieć. A, jeszcze co tu bierze? Jazgarze tu biorą. A propos jazgarzy. Ja całkiem podejrzewam, że całkiem możliwe, że wyjdzie trofka, nie? Wcale bym się nie dziwił. Tylko uważajcie, bo tu są grążele i się można zaczepić. O, nawet je teraz lepiej widać. Na Dońcu dawno nie byłem, nie? Trzeba będzie się przejść też na tego Dońca. Tylko teraz ten event dziadowski świąteczny jest, który hejtuje. Chociaż dało mi trochę wyświetleń starych filmów, takich, których nikt normalnie nie szuka, bo a teraz nagle zaczęli szukać ludzie. Bo na miniaturkach miałem te ryby, które były oczekiwane, nie? Tak w sumie trochę tak podobnie to było, bo ja szukam tych spotów sobie, to mi było przyjemniej mieć jakiś cel szukania, ale z drugiej strony dla graczy, tak normalnie ten event mi się kompletnie nie podobał. Pod kątem graczy dupa. To nie powinno być tak zrobione. Że chcieli robić, żebyście łowili konkretne ryby. Nie wiem, tam wtedy było poprzednio tak, że się złowiło te tam 9 prezentów, w 9 prezencie było premka na 3 albo 7 dni. No i mieliście te 3 przynajmniej dni na złowienie tych kilku prezentów premium. Wystarczyło posiedzieć w tym jednym miejscu, uprzeć się i się zawsze te prezenty powyciągało. No teraz ich nie wyciągniecie.
No po te 3 dni to jest za mało, żeby złowić te prezenty. Naprawdę trzeba mieć dużo szczęścia, żeby to zrobić. A te podstawowe prezenty to też katorga jest. Tu się nic na to twarogowe nie dzieje. Co jest grane? Zmieniam to na groch. Ja wiem, co się dzieje na tym tutaj zestawie. Linka nie jest fluorokarbonowa, tylko jest chyba mono, bo się bawiłem. Wiem, co jeszcze mógłbym założyć. Ciasto miodowe. Tego lina bym chciał polować. Ale w sensie, czy na kanale będą dziś jakieś spoty, czy teraz tu w ogóle? Teraz tu w ogóle, no to będę próbował gdzieś jeszcze podejść w inne miejsce. Ale na razie, o, badam tego gościa. Skoro bierze, zobaczymy. Może podejdzie jakiś leszczyk jeszcze inny. Tylko właśnie. Może nie tak. Trzeba zmienić tą linkę na fluorokarbon. Damy z powrotem to twarogowe, żeby było sprawiedliwie. Bo wydaje mi się, że one dalej tu rządzi. Pod kątem leszcza. Pięćset metrów aż? A gdzieś taka długa linka wejdzie? Na jaki kołowrotek? Dobra. Tak myślałem, że to spalę. Ja wiem, czego nie zrobiłem. Nie zanęciłem, nie? A bo człowiek siedzi i myśli. Nie o tym, co ma. Tytana 8000. No do ilu kilogramów byś tą linkę potrzebował? Weź mi napisz PW na Kaziu 5.2. Napisz do ilu kilogramów byś tą linkę potrzebował, to się pomyśli. Co to za branie jest? Co tu się dzieje? Co, koniec? Na gruncie jak się coś zatnie, to się zatnie i już tam siedzi, ale tu można taką rybę spłoszyć. Hak! Hak 24, przypominam. Takie karasie wchodzą na takie haki.
Teraz który kij? Ja wiedziałem, że spalę. A ten leszcz tutaj to jest przyłów. Jakiś głupi. Dobra, spławik podniesiony. Spławik podniesiony to są liny. One jakoś tak dziwnie biorą. Że generalnie to ten lin tu siedzi. Linuś tu siedzi, ale... Na poprzednim filmie największy był kilogramowy. Kilo 200 chyba miał. Ale poszło. Uhuhu. Jest lin. Jest! Jest w końcu. Co za szczęście. Jest. Jest. Dobra. Super. O, kasterek hak 18. Hak 18 i hak kasterek. I ja mam ustawione teraz metr gruntu. Czyli warto było tu jeszcze wrócić. Warto tu było jeszcze wrócić. No dobra. No teraz uradowany mogę iść w inne miejsce, nie? Z tym, że jeszcze jest sytuacja taka, że tak, albo muszę świnie wyłowić. Muszę zaliczyć świniuchę. Nakrętym. Muszę temu brunkowi. Dobra, co z tym TikTokiem? Tak, ale to wiesz, ja ten... Ty napisałeś tam, gdzie miałeś, czy nie? Ty miał jak to ogarnąć, to ogarnę, ale teraz nie bardzo. Bronek widzi, że widzi. Jest taka sytuacja, że się go da bronek zaliczyć, nie? Tutaj. Poprzedniej nocy miałem 4 liny, teraz już były 2, no teraz, ale cuda, nie? Ale ten caster, K18. No to pamiętam, że tak mówiłem gdzieś 12, 14, coś takiego. Na takich hakach. Zresztą w ogóle jak się wchodzi na ten, na gierkę, to jest taki komunikat. Komunikat jest taki czasem wyświetlany, żeby dobierać wielkość haka do przynęty. Dobra. Teraz tak. Żeby tu pokombinować gdzieś... strówką. No możesz do mnie napisać na DC. Staram się pamiętać to, nie? Nie wiem, dlaczego Discord mi tego tam nie pokazuje tak bezpośrednio.
Jasnie, od niektórych osób ja muszę tam wejść w dziwne miejsce jakieś tam, kliknąć tam do zaakceptowania wiadomości. O właśnie, o krąpie zapomniałem, krąpie też tu są. Nie wiem, to miejsce jest jakieś chore. Tu jest każda ryba. Ale to tworogowe to tak jakoś niezbyt. Ty. Mówiłem o miodowym, nie? Mogłem dawno to zrobić. Spod zlinami? No teraz tutaj, w tym miejscu, w którym stoję, to jest spod zlinami na Komarówce. Ja sobie dzisiaj nagrywałem to jako materiał. I teraz sobie dograłem. Jaki ja mam nick na Discordzie? Coś tam, mjotplay, podkreśnik, coś tam. Nie wiem, jakieś dziwności tam. Tam wyskoczyła jakaś informacja, żeby tam coś potwierdzić, zmienić, zatwierdzić. Dobra, co? Nacisnąłem i było. Czy mnie długi czas wkurzali? Wymyśl jakiś tam tak, albo nie wiem, co nam coś chcieli. Aplikacja od TikToka to jest jakiś świat równoległy. Serio, ja nie wiem, co ona wyprawia. Ale w tej chwili działa chyba. Ktoś mi potwierdzi, że ja na TikToku nadaję. Bo już sam nie wiem, nie? Czy to teraz się popsuje, czy będzie działać? Mam nadzieję, że jest dobrze. Dobra, to teraz tak, ja mam zaliczoną tą. Zaliczonego tego lina, którego chciałem zaliczyć, i teraz się zastanawiam, na jaką rybę iść. Mam do zaliczenia jeszcze świnkę. 9 godzina. Muszę sobie spojrzeć tutaj w te zadania. Świnka 400-gramowa, jakaś trofka na Komarówce. Cześć, cześć. Nie wiem, czy tą trofkę. No to mogłaby być nawet trawianka. Mógłby być jazgiarz. No właśnie. A ta trofka to nie jest ten. No. Trofka to nie jest. Trofka musi być metodą grupową złowiona, tak? To koniecznie. To nie mogę z powiekiem tego sobie zaliczyć. To tym bardziej. Tym bardziej. Musiałbym. No właśnie, tylko gdzie iść na te karasie, nie? Ja byłem w jednym miejscu, w drugim miejscu. Jedno miejsce nagrałem, dzisiaj drugie nagrywałem. No to prawie na grunt złowiłem okonia. Ale byłem przy łódce, nie?
Tu prawie okonia złowiłem przy łódce. To miałem tak rzucone. A na jakie kulki miałeś rzucone? Co na te? Jak one tam się nazywają? Na krem i ten. No, krem i karmel. Myślałem. Bo widziałem takie te w rekordach. Dobra, biorę lampę i idę tam. Ale też tam ten okoń chodzi na rosówkę w tym miejscu. Ja na Discordzie czegoś nie odpisałem? Co? Musiałbym zobaczyć. Właśnie przed chwilą narzekałem na YouTubie, na transmisji. I teraz udało mi się w końcu jeszcze TikToka równolegle odpalić. Często jest tak, że ten, ja nie zauważę, że ktoś coś tam napisze. Bo tam jest gdzieś tam do zatwierdzenia jakaś tam ten wiadomość, nie? Sobie trzeba zatwierdzić coś tam. Ten. I ten. To jest jakoś tak ukryte, że dopiero później się połapię, po miesiącu na przykład, czy ktoś do mnie pisał. W ogóle ja... Ten ostatni miesiąc to jest tragedia. Na TikToku chyba ostatnie transmisja to nie wiem ile było, kiedy. Normalnie jak w tych żartach, nie? Stary wyszedł z domu i nie wrócił. Pamiętam co mówiłem w ostatnim transmisji na TikToku. Mówiłem, że jutro o 14 odpalamy tego Fishing Planet. To nie było półtora miesiąca temu? I czasowo, i zdrowotnie słabo. A się udało coś dzisiaj ogarnąć. Zobaczymy, jak to będzie. Słodkie ciasto, Ali, już mówisz? To jest ten, Russian Fishing. Czemu mam na moście stać? Wiesz, jak ja nie lubię tu na tym moście stać? Ty chcesz, żebym tu rzucał, w to samo miejsce, tak? Tu. A to... co to da? No, Russian Fishing 4, tak się ta gra nazywa. Właśnie. Ktoś jest na TikToku, powiedzcie mi, bo ja używam teraz, sobie testuję tej takiej, nie wiem czy ktoś z was tej aplikacji TikTok Studio używa. To jest takie coś jak tryb kompatybilności. Ja mam ustawione, żeby było i na pionowym, i na poziomym inaczej. Zastanawiam się, jak to wygląda na TikToku. Czy to można obracać telefon wtedy i to jakoś inaczej widać, czy co chodzi? Cześć, cześć. Dobra, to jedno robię. Mówisz, Bronek, poddaje się. Masakra jest z tymi rybami. Ja mówię, jakby ten... Jakby wymyślili ten event tak w stylu tam, nie wiem, złówcie 10 kg karasia srebrnego, złotego, tam taka ryba, taka i tamten. No to... Nawet by wchodziły jakieś małe karaski, no to wchodziłyby małe karaski, ale posiedzielibyście tak jak było z tymi prezentami. Posiedzielibyście dłuższy czas i by się zaliczyło. A tak to... No tak to słabiutko. Strasznie męczące to. Czy ja mam tutaj karmel i krem? Coś miałem kupione. Ależ takie mam duże założyć. A dip jaki miałeś? Krem?
Będę tak biegał. Ale w zasadzie celuję w to samo miejsce, nie? Śpiewanka, no to krem. No także z tym eventem to przesadzili, no bo ten, jak chcieli jakąś rybę, żebyście łowili, to powinni dać jakąś wagowo, nie? Nawet więcej niż tamten, ale by się złowiło. Tak jak tym znalazłem niby miejsce i wrzuciłem to jako spota na tą, na tego sińca ostatnio. I super spot, nie? Ja na tym spocie złowiłem jednego sińca, 400 gram. Później próbowałem to samo na Kaziu zrobić. Na Kaziu jeszcze nie złowiliśmy 400 gramówki, ale wyszło mi jedną noc dwa, drugą noc dwa. Także ja mogę potwierdzić, że ten spot działa, ale... Co to za spot jest, nie? Dwie ryby na noc. Maksymalnie. Nie wiem, co tu zjeść. Bo wiem, co zjem. Pójdę po gruchówkę. Cześć, cześć. Nie, na Twitchu nie mam odpalonej transmisji. Musiałbym odpalić, w sumie też mógłbym odpalić. Nie wiem, czy komp nie wybuchnie. O, ryba bierze. Dobra. Na kara się rzuca za nętę zwykłą. Napalimy tego. Niech żerą. Smacznego. Ryby potopiłem. Dobra. Ja ogarnę Twitcha, żeby jednocześnie odpalić. Czy mój komputer ogarnie jednocześnie Twitcha? Gdzie aplikację? Czym ja ostatnio streamowałem na Twitcha? Nie pamiętam. Masakra. Chyba Streamlabs Studio to robiłem. No to ciasto miodowe fajnie biorę. Russian Fishing 4. Na co? Co, Mir? Jaką rybę ty mówisz? Na sapę? Ja myślę, że ona dalej bierze tam, gdzie ja stałem. Mógłbym się przejść nawet. Chociaż teraz też brała rzadziej, nie? Tam, gdzie tą teraz te krąpie ostatnio wstawiłem, 119, 114 czy 114, 119? Chyba 119, 114 jest. Łowię na tego. Tu mam na ciasto. Słodkie ciasto, tu mam chyba na rosówę, nie, tu mam na creme brulee i karmel, a tu mam chyba na rosówę, no. Stoję w tym miejscu na mostku. Trofkę chcę wyciągnąć karasia. To 19-114 mil wychodziła sapa. I jeszcze kawałek tam dalej, jak nagrywałem. To przy tym takim drzewie zwalonym w wodzie. Karasia chce złowić z gwiazdką. Bo tu jest do zaliczenia ten, do zaliczenia ta misja na trofkę z gruntu, nie? Ta imienia wrzuciłem na YouTube'a dzisiaj. Na ten, nie, na główny kanał. W miejsce, w którym mi weszło. Na końcu widać to miejsce i widać w dwóch miejscach na zestaw, w który weszło. Ale ci powiem...
Był już tajmen jakiś taki 3-kilogramowy, później 2-kilogramowe albo 3-kilogramowe. I w końcu siadł ten, co dzisiaj na filmie rzuciłem. Cześć, cześć. Tu mam chyba hak jedynkę mam z tym słodkim ciastem założone. Tu mam ten creme brulee. Właśnie, jak na TikToka wbijacie, to zobaczcie na TikToku, jak obrócicie telefon, to widać inaczej ekran? Czy to jest tylko podgląd na kompie inny? A, suma ostatnio wrzuciłem na tego też. Sum też był wrzucony. Z tym, że dzisiaj na 35,58 też siadł sum. 6-kilogramowy, też go mam do wrzucenia. Na mięso. Na mięso siadł dzisiaj na 35,58, 6 kilo, pół godziny wyciągane, bo byłem na węgorzach. Gdzie nie ma dźwięku? Życiówka na komarze? Ja na starym komarze mam jakiś tam ten. Ojej, to na tym koncie zresztą. Na starym komarze mam... O, takiego chyba. No, 2,9. To się kiedyś łowiło na ten... Ostrą jakąś brzoskwinię i takie tam jakieś wiśnie. Ciężki multik na morze? Dobre pytanie, nie? Co tam takiego ciekawego można by było zrobić? Ale do jakiego budżetu myślisz? O jakiej kasie? W końcu masz dźwięk? Ja już się zastanawiałem, czy wszystko jest na pewno dobrze. Ej, właśnie, miałem iść po gruchówkę. Wyżeram to, co mam przy sobie. Pamiętajcie, że zawsze o północy na komorówce i nakręty można podejść. Takie też było na starej komorówce, było to samo, co jest na tym nakrętym, czyli ten wózek z gruchówką. Nie wiem, wolałem ten wózek z gruchówką. Kara się chce złowić z gwiazdką. Jednego przynajmniej. Więcej mi do szczęścia nie potrzeba. Jeden karasek. A trzeba poczekać do tego, do nocki. W ogóle najlepiej to karasie ten. Najlepiej karasie wychodziły zawsze gdzieś tak, jak było 0 stopni. 0 stopni, 0 wiatru. Jak nie wiało. Idealnie było. To jest 3 metry. A! Zapomniałem. Jak mam rosówkę, to jeszcze mogę wyhaczyć tego, nie? Wyhaczyć trofkę trawianki też mi zaliczy misję, także to tam w dwie strony to działa. No to jest teraz. Być miało 600 gram. 400. Trochę nie trafiłem. Nie, bo siedzę i gadam głupoty cały czas. Miałem gardło oszczędzać, a cały czas gadam sam z sobą. To są wędziska? To są rezenki. Zaraz ci pokażę, bo ten. Dawno na YouTubie mam zrobiony ten odcinek, taki pierwszy z tych zadań świątecznych. To mam
I jak zaczynam o tych zadaniach świątecznych mówić, zacząłem mówić, to to na początku idę do tego targu i omawiam, co tam nowego się pojawiło. To jest ten, Russian Fishing 4. Dobra, tu jest ten targ świąteczny, gdzie on tu jest? Ryzenka z tego targu, ja w tamtym roku te zestawy kupiłem. Zaraz wam pokażę, jak one wyglądają po roku, nie? Nic nie naprawiane. To nie są te kije. To jest jakiś tam medium, coś tam. To są te. 800 srebra kosztują. One są do 26 kg. Coś mi tak wydaje. 26 kg wytrzymałości. I łowię tymi kołowrotkami za 800. One mają 9 kg, ale mechanizm mają na 24, z tego co pamiętam. Także takie zestawy. No i tam żyłka i inne duperele to jest tak gdzieś 1600, 1700 trzeba liczyć za ten zestaw jeden. Kurczę, może zaraz tu wejdzie trofka. Dobra. No tu będzie większy karaś przynajmniej. Dawno nie transmitowałem i znowu ktoś to. Zawsze ktoś Ginoldem wyskoczy. Dobra. Teraz tak. Ryazenki. Patrzcie, jak one są zajechane. I to trudno powiedzieć w sumie, czy one są zajechane. Mechanizm kołowrotku 10%. Hamulec 6-7. Zobaczymy, jak inne wyglądają. One miały akcji sumowych i innych akcji. Jakichś głupich wypadów na karpia, amura. Dla jaj. Też było sporo. W sumie 35% po roku łowienia. Przelotek. Przelotki podobno dostają na tym. Na tych kijach mocno. Tutaj jak to wygląda. 11% mechanizm, hamulec 5. Przelotki podobnie. A tutaj. Przelotki podobnie. 35%. Mechanizm 11. To jest rok łowienia, nagrywania spotów leszczowych na YouTubie. Rok łowienia. Plus te wypady jakieś takie śmieszne, gdzie szedłem na bursztynowe łowisko i łowiłem sobie tam karpie, albo na niedźwiedziu też łowiłem tymi zestawami, bo można założyć przypony 22 kg. Tak jak mam takie duże żyłki, 23 założone. A tu można sobie zrobić przypony na 22 i tak samo łowić. Coś tu bierze. Zobaczymy, czy się coś uda. Czy dzisiaj, wiesz, to zależy też, jaka ryba to jest wielka, nie? Tak jak dzisiaj ten sum 6-kilogramowym na przyponie 6-kilogramowych na tych zestawach, to też dla niego to jest dużo, nie? Że kwestia jak jest ryba mocno odpalona, bo jedna ryba rybie drugiej nie jest równa. Straszne różnice bywają. Tu się coś bawi. Okej. Gdzie mam tego Discorda? Wzięło tam coś w końcu? Wiesz co, nie lubię tego morza siedzieć.
końcu coś większego. No, coś się tu zaczyna. No idzie teraz na słodkie, nie? Na wertikala na morzu? Wiesz co, ja tam znam, no. Kojarzę takie osoby, świry, gdzie idą na ułelkę łowić sobie na morzu. Są takie agenty. Oni prędzej łowili na różnych miejscach dziwnych. Ja bym tam nie podchodził do tego. No ryby brać. Czemu ja komunikatów z Discord, tego z TikToka nie słyszę? Żadnych. Russian Fishing 4. Takie delikatne to branie jest takie, czy duże przyjęte tu na tym środku są. I takie małe karaski wchodzą. Dobra, kto tam coś chciał na tym Discordzie? Widzę, że dużo wiadomości mi umknęło, nie? I to się wszystko akceptuje teraz, masakra. Właśnie, jak to nacisnąć tam? I teraz to polubienia widzę przynajmniej w tym TikToku. Komuś się nudzi, to możecie potapować, nie? Gryzło tam coś, czy się tylko bawi, nie? Coś siedzi. Dobra. Tak. No niby biorą te karasie tutaj na tym mostku. O, teraz to może być większe. Ten będzie ważył. Może być trofka. Nie, to jest karp. Karp jest dostatek, nie. Teraz to mnie zaszokował.
Dobra. Co by tu połapać? Mam pomysł, kurczę, na nockę. Jakby mi teraz siadł karaś, to bym poszedł, ale nie chcę go dać. Nie wiem, co tu mogę coś zmienić. Coś mogę zmienić. Co ja tu mogę dać? Co tu wrzucić za ten na przynęta? Ciasto jajeczne. Żreć teraz. No. Pewnie zjadłem już te mandarynki. Chyba na każdym kącie miałem. Dobra, gdzie tu coś jest teraz? Zaakceptowało mi te wiadomości wszystkie? Teraz mi to zaakceptowało. No co jest z tym Discordem? Macham, macham, a on nie wysyła wiadomości. Co? Co tam się dzieje? Jestem ciekaw, ile one dają energii te mandarynki. Czy ma to sens zakupu? To jest jedyna rzecz, którą dodali. No to też trochę narzekałem. Jak mógł przez taki długi czas nic nie zrobić. Mam wrażenie, że ten Discord zamula. Ciasto jajeczne. Czy ja nie powinienem rzucać w tą trawę? Tylko pewnie zaczepy będą. Tak i nie. To pomocne. Ja w ogóle widziałem, że ty ostatnio wyciągałeś jakieś dużo tych ryb gwiazdkowymi. To jakieś rekordy? Tak jak się przyglądałem, właściwie widziałem, że ten creme brulee i ten karmny kombinują, to tam jakieś takie po 3,5 kg nawet były, nie? Najgorsze to jest rzucić to i zaczep tam wpadnie. Nie ma zaczepów? Co ty gadasz? Aż niemożliwe. Dara będzie zaczep. Szczupak na komarówce? Ja tu w ten. Czy który to spot jest? Nie, to nie jest to. 90-88? Który to miejsce jest? Russian Film 4. Tu coś chyba bierze. Dalej za małe. Dajcie mi tą trofkę. Raz to ten spocik oddawał, nie? Kurczę, na te rusówki, jak to leciało.
i trofki karasi, i trofki okoni, i trofki, co tu siadało jeszcze, trawianki siadały, co tu jeszcze wsiadało wtedy, coś jeszcze, jeszcze jakiś czwarty godunek był. Karasia to jest generalnie dużo. Dobra, a szczupaki? Szczupaki brały tu. Tu brały, tu. Tutaj rzucałem, tu. Tutaj. Na tą. Na F60, ale na to czerwone. O, na to. Na taki zestaw tu brały szczupaki. I tu zaliczyłem te dwa albo trzy takie. Dwa, dwa. I więcej takich małych było. Ale... rzadko brał. Więc nawet tego nie zmontowałem. Jak już zaliczyłem szczupaka, to chciałem znaleźć jakąś inną przynętę typu wahadłówka albo brutówka, żeby zaliczyć szczupaka i żeby znaleźć takiego, że zrobimy 3 kg, żeby wam to nagrać, ale mi się tego nie udało. Ciemno się zrobiło w pomieszczeniu. Muszę iść włączyć światło. I zabij się. No jest w końcu. No nareszcie. Trochę to zajęło. Trochę to zajęło. Czyli creme brulee, karmel i śmietanka. Hak 7. Fluorocarbon. I w tym miejscu. Masa karasi, ale w końcu siadło. Tu jeszcze jest słodkie ciasto i tu jest jakiś fajny, ale to nie jest trofijne. Trochę będzie mu brakować, ale też ładne. No, no to zaliczona jest ribę, ta podmisja. Przez wstała świnia. To teraz idę na jednego. Jest północ, nie? W sam raz, żeby iść na jednego, co? Na węgora idę. Dokładnie. No teraz idziemy na węgorza. Ale jedną wędkę sobie rzucę tego, dla zabawy na spławik. No tu dzisiaj miałem jednego suma, jednego węgorza, jednego właśnie suma 6-kilogramowego, nie? A co znaczy duże ryby, bo wiesz, to jest pojęcie względne, nie? Kwestia wędki. A jeszcze muszą brać ryby. Nie wiem, wczoraj łowiłem na ten. Russian Fishing 4. Wczoraj łowiłem, nagrałem spota na tym, na Amberku. Na Amberku nagrałem spota. Na karpie, to tam największy siadł 22 tylko. Chciałem, żeby mi trofka wsiadła. Specjalnie PVA akurat nagrałem, bo to jest rzadko z PVA nagrywam. A wczoraj no nie dało. Zwiększę chyba tą linkę. Ja wiem, co zrobię. Jakieś specjalnie kupiłem takie linki. Mono, nie te. Nie fluorokarbony. Jakieś no takie łowiłem sobie węgorze. Ustawię sobie to 1,40 m. Ale będę jeszcze musiał ustawić tego. Spławiki nie założyć, bo. To jest za lekkie. Dobra.
Wołamy pana węgorza. Panie węgorzu, chodź tu. Idealnie dotyka dna. Tak jak ja. Piąty poziom masz. 50-31 dalej daje na tym? Nie, to jest darmowa gra. Wejdź sobie na rf4.pl albo wejdź sobie na Steamie Russian Fishing znajdź. Ubranie jest. To jest węgorz na spławik. Jak się wyłożył? No. Także ten. Albo ten. Albo właśnie na Steamie znajdź sobie. Większość graczy na Steamie zaczynała. Mati, nie wnerwiaj. Dzisiaj mam do wrzucenia tutaj materiał z tego. 6 kg w sum był też. Jak odpalić dwa konta naraz? Nie ci mówiłem. Musisz sobie skopiować, bo ty masz tego. Ty masz normalnie przez stronę. Tam coś brało, czy coś mi się wydawało? Nie, wydawało mi się. Zjazdy mam jak zwykle. Jak masz normalnego klienta, to musisz skopiować cały folder gry. Wkleić go sobie gdziekolwiek. Znaleźć egzeka wtedy z tej gry. On się nazywa RF4 Game, chyba. Nie, czekaj. RF4 Launcher? Tak. RF4 Launcher. I do tego egzeka musi zrobić sobie skrót z innego folderu. I nic więcej nie trzeba robić. No mogę, no. Cześć, cześć. Ale cisza jest na tych rybach. Co, dźwięki wyłączone tego dookoła wszystkiego, co się dzieje, czy co? Mi się wydaje, że muzyki tylko nie mam. Wiem, dlaczego jest cisza. Dawać węgorza. Wołajcie, jakby coś brało, bo muszę posprawdzać. Czy wszystko jest ok? Dobra, i teraz mi ktoś z TikToka powie, czy jak obróci telefon, to mu się inaczej ten ustawia obraz? Czy więcej widać?
Tak wyglądają te połowy węgorze, nie? Można rzucić i się nic nie dzieje. A są dźwięki z gry. Co, żadnej świerszczy nie ma? Już myślałem, że coś się podziało. Dobra, tu powchodzę przynajmniej na drzewo. Chyba nie zapomniałem, jak się to robi, co? Ej. Na które się ja tu właziłem? Nie zabierajcie mi tego, co ja lubię najbardziej. Przyczajony tygrys. Oj, oj, oj. Ciekawie się dzieje, ciekawie. Pamiętajcie o tę łapkę w górę na YouTubie. Czyli co? Generalnie to ja mam tego live'a odpalone ile czasu? No teraz się zastanawiam. Jest godzinka? Godzina 11. W tym czasie udało mi się tego lina wyhaczyć, którego chciałem. Jest tam chyba jakieś branie. Albo wieje. Ale wolę ten spławik trzymać. Udało mi się złowić tego lina, którego chciałem, kilogramowego. Półtora, nie, ponad 1,5 kilogramowy miał być. I udało mi się zaliczyć trofkę karasia. Sobie taki materiał nagrywałem i to się udało spełnić. Czy muszę mieć czas, żeby zmontować materiał z tego? Na główny kanał. Dzisiaj tajmień wyleciał tam, którego złowiłem wczoraj czy przedwczoraj. Tak, na spina się łowi. Zresztą ten teraz. Gilia też pyta, czy się opłaca leszcze łowić. Każdy leciał z tymi leszczami, bo to w tej grze jest tak, że trzeba łowić daną metodą, wtedy się rozwija umiejętności. Gdzie ja wchodzę? Umiejętności się tu rozwija po kolei, czy jak łowimy spinningiem, no to się tu rozwijamy te procenty. I ten. No i ten. To jest online, z tym, że poza czatem, tak jak ja mam tu swój czat, 165 osób jest mi odplay. No to poza tym, że widzimy swoje ryby, no to nic innego nie ma, nie? No ale też robią na ten, robią zawody różnorakie na polskim kliencie, jak się ściągnie przez rf4.pl. To robią różne zawody tam, albo są zawody też drużynowe i takie tam. Szkoda, że ludzi nie widać. Na który z portali już? No teraz nie wiem, czy będziesz mówił o tym, czy o tym. Tylko, że mi spoty nie oddają, nie? Szczupakowe. Na surze, na rosówkę. Najlepsze siadły sazan, trofka, ale tu była walka długa. Sazan, trofka i jeszcze na kanale mam na pewno na rosówkę złowionego tą czczugę, 9 kg trofkę. Też ładnie siadło. Także też się na rosówkę da, nie? No a propos tego, czy teraz właśnie i tego rozwijania tych punktów umiejętności, przez to, że się rozwija te procenty i trzeba je rozwijać, cześć, cześć. Trzeba je rozwijać te procenty, żeby móc korzystać z kolejnych metod, bo się nie odblokują.
No to już trzeba tak troszkę wybrać tą metodę, którą się będzie łowiło, używało, nie? Na Sura na 71-100? Nie, na 71-100 to na Wolkowie. I ten. No i właśnie dużo osób leciało zawsze pod karpie, tarszycy pod morze i to w zasadzie się tak bardziej rozwija spinning, chociaż morze ma swoje w ogóle całą osobną gałąź i to w ogóle nie ma znaczenia w ogóle. Trochę jest powiązania z tego tutaj z tym kołowrotkami zwykłymi, ale to do każdej metody zwykłej nawet to jest. Plus jig. Reszta punktów to nie to samo nawet. Ale spinning, dużo ludzi idzie spinningiem. Lekki spinning. Później od 12 poziomu nabiała i to można cisnąć cały czas na pstrągach, kleniach, lipieniach. Szczupaki na Starym Grodzie. Później na 34 poziomie jest jama. 32. Tam dodali teraz nowe ryby jeszcze. O, nie byłem tam. Tam nie byłem na tych nowych. Także jest trochę wyboru. No i zbranie kolejne tutaj na spawiku. Co tu może brać? Wiesz co, nie wiem. Na rosówkę na Volkum, to nam ewentualnie na tym 71-100 może być certa. Nie wiem, gdzie oni teraz te certy łowią. Poprawiło się teraz, mówisz, Bieniu? Czyli totalnie popsuli przez te zabawy z silnikiem, popsuli totalnie te, nie? Totalnie popsuli te właśnie trolling. Na quarry przyszli, się łapało ryb. Ale dalej to chyba nie jest to samo. Byłem ostatnio na quarry, próbowałem coś nagrać. Przecież raz w miesiącu przynajmniej mi się zawsze na Wolkowie coś udało nagrać, nie? I też nie nagrywam Wolkowa. A może bym podszedł? Teraz się ten event skończy. Zobaczyłbym trolling na Wolkowie. Może coś fajnego będzie. Fajnie by było. Olburg, Olburg. Cześć, cześć. Coś tu się bawi tym mięskiem, nie? Ale z tym węglorzem to jest, kurczę. Później wrzucę to jako spot na YouTube'a. Mi napiszecie, że spot nie działa. A na jakim łowisku spot na karpia? Na bursztynie wczoraj wrzuciłem tego. Dąb łapałem na neutrale plus tutti frutti. Tonące kulki na dębie na 35 metrów. A to wrzuciłem na główny kanał. Tam nawet było, bo jak zwykle brało, później się zatrzymało. Nie wiem czemu. Godzinę przynajmniej te spoty powinny działać, to i tak stają. Teraz nawet szybciej chyba. Właśnie na quarry to jest dobre, tak jak mówisz, że można wbijać sobie procenty umiejętności, nie?
Tylko, że prędzej jak nie kombinowali z tymi silnikami, Russian Fishing 4 to jest, tak się ta gra nazywa. Jak nie kombinowali z tymi silnikami, to dużo lepiej brało, nie? Na trzy wędki to faktycznie nawet szybciej niż w godzinę można było 100 ryb wyhaczać. To wtedy leci tak ten procent umiejętności, że to jest szok. Oczywiście do pewnego poziomu. Czemu deszczu nie słychać? Chociażby też powinno być słychać. Co mi się skopało w grze? Teraz tak sobie pomyślałem. No powinno być przynajmniej deszcz słychać. Myślę, gdzie iść. I chyba wiem, gdzie pójdę teraz. Pójdę na quarry. Na spławik. Pelugę złapać. UW mówisz? Ja nie wiem, czy tu bierze, czy mi się tylko wydaje. Halo, rybo. Atakuj. Bo nie mam czasu. Jeszcze mam dzisiaj robotę. Muszę zmontować ten jeden film, później jeszcze coś popracować. Kurczę. Karol będzie kończyć. Ale tak jestem szczęśliwy, że się udało dzisiaj coś tam pograć, transmitować. Mecz 40 mam ustawione. Ten jeden wyskoczył z wody, nie? Ten tutaj zaraz na początku. Ale nic więcej. Ja bym go tak bujnął teraz. Wkurzę go. Jeszcze tak do 8 maksymalnie to jest sens. To się zdarzało, że siadały te węgorze w jakichś dziwnych godzinach, nie? Już każdy by sobie odpuścił, a on nagle podchodził. A tak to 21.06 rano. Inaczej nie ma chyba sensu. Ale coś. Jakąś rybę zdenerwowałem. Teraz pytanie jaką? Ciąć to czy nie? Ciąć tnę. To będzie trawianka. Czy takie bydle, że... Nawet tego nie potnę. Na te głupie miętusy pójdę gdzieś i te miętusy biorą, denerwują mnie, ale wyjdzie taki przynajmniej 500 gramowy, to zaraz dziada potnę i wrócę do wody. Dobra, to idę jeszcze na to quarry, zobaczyć, polecę jeszcze na to quarry, na sam koniec. Generalnie to tak, tu wychodziły pelugi, tu mi z łódki wychodziła peluga, sielawy też. Tu sielawy łowiłem w tym miejscu. Sielawy? Co ja mówię? Sieje. Tu też coś wychodziło. Tu gdzie idę? Że ostatnia ryba na Kaziu chyba. Peluga do złowienia?
Jak będzie złowiona, to robię unboxing wszystkich paczek dopiero. Ktoś mi róże wysłał, dzięki. Bardzo. Za róża. Gdzie się miał ustawić? Tu? Dalej się nie da iść. Tu? Tu się da stać? Tu ja chciałem przejść. Zwątpiłem. 133. To tu by było. O, tu jest tak głębiej. Przy brzegu. Nawet mam na co łapać. Moje szalone bolonki. Zaraz tu przypłynie palia jakaś. Zobaczymy, co tu bierze. W tym miejscu jestem. Ile punktów za tą rybę? Tu dopiero jest byk. Tęk? Ale poszło. Mówiłem coś o tym. Pytanie, jak to popali, jak ja na lince 7 kg. Mogłem ją powiększyć najpierw, nie? Na lince 7 kg ona tak poszła. Ale to było dobre. Też trochę wynika, trochę, no to z tego wynika właśnie, że one, dana. Siłę mają dosyć dużą, nie? Na początku. Jak ją opanować? Palia siadła. Cześć, cześć. Oj, zaczynam się dusić. Co? Kołowrotek nie kołowrotkuje? Co się motylowi stało?
Russian Fishing 4. Wiecie co, ja patrzę sobie, przeglądam, czy wszystko tam jest dobrze, a tutaj coś ciągnie. To jest Jaś chyba. No. Mati jak zwykle. A tam ryba jak poszła bokiem. Jakiś zastanawiałem, czy w ogóle można coś podnęcić pod spławik. To jest tak głęboko, nie? Jakie to może być głębokość w ogóle? Tu rybę tam widać. To nawet spora ryba się tu bawi. Ile punktów za to leci? A tu jest do złowienia chyba kilogramowa taka sztuka. Taka ryba, ten gatunek, nie? Do tych misji premium. A ten, jaki masz kołowrotek? Siłę hamulca. W tej grze zawsze jest zależny od tego, od najsłabszej części zestawu. Na upartego to może na przykład być ten. Nie musi być to. Nawet ani kołowrotek, ani linka, ani wędka, może być to nawet haczyk, nie? A haczyki w ogóle nie mają podane tego. Nie mają podane w ogóle danych, jakie mają wytrzymałości. No tu już ryba uciekła. Wytrzymałości haczyków są na tym. Na przykład na skoroszycie Google'a, u mnie na Discordzie można wejść na tego w zakładkę linki. Pierwszy link tam w tej zakładce to jest ten takiego skoroszytu Google'a, ktoś tam prowadzi to i tam są podane parametry wytrzymałości haków. A Titan mówisz, Titan, ciekawe ile Titan ma, bo jedną rzeczą są wytrzymałości haków na 29, to powiedzmy, jakby miał max siłę, a druga wytrzymałość to jest mechanizm i on jest na 30. Ciekawe. Lipień z brzegu. Takie, co jest założone, to mam za mały hak chyba. Tu mam 14, a tu mam tą 10. Stoję sobie w tym miejscu. To musiał zwiększyć haczek na tym jednym. Jest tyle warunków, nie? Na przykład jak łowię tymi ryzenkami, co łowiłem te karasie, mam te przypony szóstki, a hamulec tam jest na 9. On ma 9 kg. To z reguły trzymam takie 14-16, jakby miało być większe ryby niż tam 4 kg.
Bo może urwać przy strzale. 20 już urywa. Też zależy kwestia siły ryby. Każda ryba jest inna. Nawet tego samego gatunku o tej samej wadze może być silniejsza. Bardzo duże różnice. Russian Fishing 4. Tu jest za dużo zmiennych, nie? Bo w tym, bo w, no jak tam się ten nazywa, jak on tam ma. Fishing Planet. To generalnie proste jest, nie? Czy jak już się ktoś nauczy, pokombinuje i wie, w którym miejscu biorą ryby, to już ma tego spota i twardo może siedzieć. Przesuniecie sobie czas, tylko tam cyk i łowicie. Tutaj, jak nie traficie z pogodą, a ryba bierze tylko, nie wiem, węgorz przykładowo, bierze o 21 do 6 rano i nie traficie z pogodą. Albo dzisiaj mu się nie będzie chciało. Co sobie go nie połowicie? Czasu sobie nie przesuniecie. Dobra, daje większy hak. Czasu sobie nie przesuniecie. Nie możecie tak sobie pomyśleć, żeby wyłączyć grę i przyjść za godzinę. Czy ja chcę róża? Ja zbieram hurtowo. Jak ktoś daje, to biorę, nie? O, coś wzięło. Ale poszła. Ciekawe, co to było. O, dziękuję za róża. Chyba spłoszyłem to coś, nie? Chyba widać rybę. Co to za główienko? Bardziej tego nie zoomuję. Dobra, tnę to małe coś. Tak, na rosówkę. Może ewentualnie być na żaby jeszcze, nie? Węgorz. Z tym to gorzej. Jedno to trzeba jakoś pozyskać żaby. Chociaż przynajmniej z nimi tyle dobrze, że one nie gniją jak żywiec. Żywiec w tej grze gnije, nie? No. To jeszcze ten. I to jeszcze trzeba mieć umiejętność łowienia na żywca. To jest większy problem, moim zdaniem. To jest ten problem. Patrzę, co Bieniu tu pisał dopiero. Właśnie, to właśnie to jest ten problem, nie? A później ktoś przyjdzie i powie, że o, ryby nie potrafisz wyciągać. Taki Bieniu to napisał, że jeden jeść od 35 kg, nie dał się mu zamknąć na tym. 40 minut walczył, a drugi wyciągnął trofkę w minutę, mówisz? Nieźle, nie? Kurczę. Tu sobie ryba pływa w pysku. Nie chcę ciebie. Idź golcu. Jeszcze raz złapał, jak on to złapał. Wygląda na malutkiego golca. Kilogramowy.
Ja pamiętam kiedyś, bo kiedyś nie było takich innych łowisk karpiowych. To było w sumie jedyne łowisko karpiowe. No to tam się chodziło na bata, baty się łamało. Człowiek jeszcze nie myślał, co robić, jak złoży zestaw. Co kijów było połamane. Były czasy. Nie, no, na niedźwiedzia chyba nie ma co iść tam, jak się ma tylko jednego kija. Według mnie nie. Bez sensu, nie? Jeden, dwa kije karpiowe. Russian Finishing 4. No, gryźże. O, na starym, jak tam na buta chodziłem, to tam tych batów się łamało. Tam zawsze amur jakiś podszedł. Nie wiem, czy tu jest jeszcze ryba. Dobra, sprawdzamy, nie ma. Była zabawa. Tylko później tego srebra brakuje, nie? No jest, ja ten. Dopiero co się przemieściłem tutaj na Kuri, to złapałem na bata tego jednego węgorza na tym 3558 z bata, nie? Na mięsko. Ten siat. Na kawałki mięsa na metr 40 miałem założone. Tak jak tutaj łowię teraz. Siedzi ta ryba tam dalej? Nie ma jej tu. To co się czepiasz? Ja ten spot miałem nagrany, zaraz zobaczę, na tym kanale, co na YouTubie teraz mam transmisję równolegle z TikTokiem, to ten spot na Starym Grodzie miałem zaraz po tym, jak zresetowali serwer na Rusówkę nagrane. 23 grudnia. I dzisiaj sobie tam byłem i mi tam siadł sum 6 kg. W ogóle teraz się skupiłem, że słyszę dźwięki z gry. Na fidera co polecam łapać, żeby 26 poziom dobić? A spieszyć się na ten 26 poziom? Jakby tobie dało coś jakoś, nie wiem, to co ci może dać? Spaliłem branie. Co ci może dać ciekawego? Tu coś bierze? No najlepiej jak się samo zatnie. Ale nie to. Na fidera, żeby dobić... Problem to jest to, co ja zawsze mówię, nie? Czyli dobijanie procentów umiejętności. Chcecie iść na karpia, to musicie mieć zrobione sobie ten. Przynajmniej te 60%, żeby móc korzystać z klasycznego włosa. Tak? Czy wtedy jest klasyczny włos pop-up już? No, klasyczny włos pop-up, bo klasyczny włos prędzej jest. No, mówię, no tak, żeby mieć chociaż ten klasyczny włos pop-up też. Czyli generalnie to ten leszcz, nie? On tak w proporcji ten. W proporcji tego expa do kasy zarabianej, no to chyba najlepiej tak wychodzi. A tak to. Nawet na tych spotach ten, co ostatnio pod te misje były, te krąpiowe, krąpie, sirotki i te inne, to tam potrafią oddać, nie? Na tym, na krętym strumyku. Nie, Russian Fishing. Jak
Kurczę, dużo pali tu jest. Jak się pozbyć tego gówna? Ale ja tyle nagrywam te sirotki i różne takie i nie chcę mi dać środki. Nie, nie da. Nie. Nie da już. A tu co się stało? Ja to tak rzuciłem? Jakoś biorą. Bez szału. Chociaż... Nie no, ma ile jestem? Mało tych ryb jest. Z tym, że ja chcę złapać tą pelugę. Po 400 gram wchodzą. Ile Titan ma hamulec? Właśnie to a propos tego, w to tym, na tym, tym. Na tym moim Discordzie w linkach, co jest ten pierwszy link do tego skorysztu Google'a, to tam jest więcej informacji ciekawych, nie? Oprócz tego, oprócz tych haczyków wytrzymałości, haczyków są też lista trofek. Bierze tam coś, czy nie? Tu coś wzięło. Ja tu sobie wesoło na otwartym kabłonku znowu. Tu jest zamknięty. To oprócz listy trofek jest też list spisko wrotków Titan. Tam coś wzięło? Co tam się dzieje? Czemu słyszałem, że coś tu skacze? Titan ma 12,7. Żyłka. Przyponu takiego nie dawaj, bo wędkę połamiesz. Przypon, czekaj. Co będzie najsłabsze? A wędka ile ma wytrzymałości? Wędka 24. To nie złamiesz. Ale przyponu nie musisz takiego dawać, bo wytrzymałość tobie robi żyłka, czyli dajesz przypon słabszy od żyłki, na przykład ten. Na przykład 15 dałbyś. Co tu siedzi teraz? Talia znowu. No to jakieś umiejętności teleskopowe trzaskam co chwilę. Jakieś, nie wiem, tam są zadania. Ja się nie skupiałem, nie przeglądałem tych zadań nigdy. Może by się skupił na nich. Byłby jakiś cel. Generalnie to powinna być żyłka słabsza od kołowrotka, ale kołowrotek ma też z tą swoją, swój mechanizm, o którym w sumie nie ma danych, nie? To jest takie coś, co właśnie w tym skrócie Google jest. Coś, co, nie wiem, chyba ktoś przetestował? Bo nie wiem, skąd to pozyskali. Jaki to jest Titan? 8 tysięcy, 6 tysięcy? 8 tysięcy pewnie. 12,7 kg ma ten 8000, 12,7 hamulec, 27 kg mechanizm. Czy możesz go do ten? Nie ma problemu, że masz linkę taką. Jak ustawić 30, to on ma 27 wytrzymałości, tak mniej więcej. Nie powinien szczelić. Żeby tu krąb wyszedł, no bez jaj. Także ten Titan tak... Nawet nie. Tylko ty przypon to sobie ten mniejszy ustaw. Ale spokojnie mógłbyś mieć linkę 22 kg.
No, 23. Tak jak ja mam ustawione właśnie te, o. Te rdzenki, one są 26. To byś mógł mieć tutaj spokojnie 25 kg linki nawet. Przypony później 22, jakbyś chciał iść na tego, na jakiś karpie. Mógłbyś tak zaszaleć. Dobra, ja tu dokładam czerwonego robaka, nie? Nie wytrzymuję. Chociaż jeszcze się chrusinka chyba na tungusę dokłada. Ale spaliłem to branie. To tam spamuję teraz. Dobra, prawie 2 godziny transmisji. Będę kończył ludziska. Teraz postaram się częściej odpalać. Zobaczymy, jak mi to zdrowotnie wyjdzie wszystko. Fajnie było, rybki zaliczyłem to co chciałem, sobie dograłem materiał do filmu, pewnie go dzisiaj zmontuję, może jeszcze go wrzucę dzisiaj do tego, bo tajmien był wrzucony, suma jeszcze chciałem wrzucić, czy może sumę wrzucę, czy mam trochę montażu, trochę roboty innej, tej bardziej trochę realnej, że wyciągam te ostatnie rybki, ja będę kończył. Także dzięki za dzisiaj i a propos o Fishing Planet też będę musiał wrócić do tych tematów. Będę musiał sobie z anglerka ponagrywać materiały jak robiłem wtedy. Także dzięki za łapki w górę, dzięki za tapowanie na TikToku. No i na razie wszystkim, nie? Jakoś się ogarnę chyba. Mam wszystko. Ktoś to zapraszam na tego, na mojej tuby na MJ Playa. MJ Play i MJ Play Fishing. Całkiem fajne kanały mi wyszły, właśnie. Główny MJ Play 2 lata wczoraj miał. Który level? Ja tam się zatrzymałem. Nie. Głównie na Life'a gram, na Fishing Planet i... Ktoś pamięta? 23 tam był? Tam jest etap męczenia tego, etap męczenia... Jak to się nazywa? Gdzie się sandacza męczy? Już zapomniałem. Słowa mi brakuje, nie? Jak się nie gra, to się nie wie. Generalnie no sandacze tam męczę na transmisjach. Trochę poszedłem na inne łowisko, bo był ten event Halloweenowy i tam coś chciałem złowić. Pamiętam trochę i coś tam było łowione w tym Fishing Planet na innym łowisku. A tak to trzeba na te sandacze wrócić. Też trochę chcę tam to poprowadzić.
Zawsze słuchałem wszystkich, kto mówi, jak mam robić, bo kompletnie nie mam wiedzy. Ten Wiedźmin Planet i zawsze czekałem, jak ktoś mi coś tam powie, nie? Ale fajnie byłoby sobie pójść tak, pozwiedzać inne obozowiska. Ja się nie spieszę, żeby coś wbijać, tylko bardziej pobawić się, pocieszyć, popatrzeć, co tam jest, nie? Także dobra. A, sprzedam sobie rybki. Zobaczcie, ile mam srebra. Tu nic nie mam pod kawiarnię. Także dzięki wszystkim za dzisiaj. Fajnie było. I na razie. Narka wszystkim.